Słuchajcie, opowiem wam historię mojej krowy teraz, dzisiejszą, teraźniejszą. Dzisiaj jest 9, ona miała termin na jutro, na 10. No i tutaj przyszliśmy z mężem do obory się zastanawiać, jak zrobić cielętnik, bo już ten cielętnik został zagospodarowany na coś innego. W którym miejscu go zrobić, bo przecież na jesieni jeszcze pampeluna mamusią zostanie. I tak gadamy, gadamy. Ja słyszę taki głos na dworzu. Ja mówię, to jest głos starej. Ona chyba ma cielaka. Wyszłam na dwór, patrzę, ona faktycznie stoi. Dwa cielaki koło niej. Ona była taka gruba, że już nie mieściła się w dźwięk w ogóle. Nie mówię, ona już urodziła, już ma bliźniaki. Mąż nie wierzy, śmieje się, myślę, że ja sobie żarty strugam. A to naprawdę tak się wydarzyło. O, ten już ciągnie cycka. Tamten leży. Musiały się wycielić niedawno dopiero, bo no, raz, że jest jeszcze mokre, a przecież dojona była rano, nie? Nic nie było. Stała normalnie. Jeszcze i łożysko nie odeszło. Teraz będzie targanie. To są dwa simentalki. Znaczy po byku simentalskim oczywiście. Ten będzie taki rudy, tamten będzie czarny. A w ogóle co ma, bo nawet nie widziałam. Tutaj przyszło wycielić. Masz jałóweczkę, tak? A ten drugi, większy taki. Musimy się nimi zająć. Wszystkie plany pozmieniane. Muszę iść się przebrać, bo jestem na czysto ubrana. Trzeba się nimi zająć. Fajne? Fajne, nie? No to tyle na razie.